Ryszard Bizon, dzień dobry. Witam ją. Moim Państwa gościem tygodnia jest mieszkaniec wsi Bokówka, jest to gmina Lubawka, Michał Jochymek. Co skłoniło Cię do tego biegu, który zrobiłeś taki duży krok w Alpach, biegać na takich wysokościach? No tak, 168 km to już trochę jest. Co skłoniło mnie, generalnie jakby moja przygoda z górami, w ogóle takimi sportami górskimi, raczej brała się najpierw schodzenia po górach, potem spinania się w górach. Bieganie to dopiero jest jakby taki następny jakby etap. Co mnie skłoniło? Chyba zaczęło się wszystko od momentu, w którym jeszcze właśnie podczas tej mojej przygody ze wspinaniem byłem z kolegą właśnie w Alpach, wspinaliśmy się na Matterhorn i na Weisshorn. I podczas tego wyjazdu jakby dwie rzeczy tak jakby trochę mi dały do zastanowienia. Pierwsza rzecz to, że widziałem wtedy sporo, może nie sporo, ale parę osób, które jakby wspinały się na lekko, czyli jakby chodzili też na wysokie góry, ale jakby bez tego całego sprzętu, tych wszystkich lin, ciężkiego ubrania i tak dalej, dzięki czemu poruszali się w tych górach dużo szybciej, dużo sprawniej. No i też tego sprzętu nie potrzebowali tyle, no bo poruszając się szybciej, jakby można mieć trochę mniej ubrań, można mieć trochę mniej rzeczy do jedzenia, można mieć tego wszystkiego trochę lepiej, trochę mniej. Także my jako tacy, no można by powiedzieć, że zostawialiśmy jakieś tam pierwsze kroki w takim wspinaniu w wysokich górach, no to oczywiście mieliśmy na plecach z 30 kilo sprzętu, tego wszystkiego, co po prostu zupełnie zmieniało jakby tą całą, to jakby całe poruszanie się w wysokich górach, bo to jakby tempo jest bardzo wolne, trzeba po prostu co jakiś czas gdzieś tam jakąś bazę zakładać, to wszystko jest generalnie dużo mocniej skomplikowane. I to mi wtedy tak dosyć, raz, że to zapamiętałem, nawet można powiedzieć, bardzo mi to zaimponowało, że to jakby jest bardzo ciekawy sposób na szybsze przemieszczanie się w ciężkim terenie. I to była taka pierwsza rzecz. I wtedy podczas tego samego wyjazdu, będąc właśnie w Chamonix, w którym miejscowości, w której ten cały bieg, na którym teraz biegłem, czyli UTMB, ma start i metę. To jest taka jakby, Chamonix, no to jest taka stolica Alp, powiedzmy. To jest miasto, w którym po raz pierwszy była olimpiada zimowa, w którym generalnie to jest ta Mekka wspinaczy, w ogóle ludzi, którzy cokolwiek takiego mają wspólnego z górami. No i wtedy pamiętam, jak mieliśmy taką przerwę właśnie pomiędzy jedną górą a drugą. Byliśmy w tym Chamonix przez parę dni i wtedy miałem, to był akurat, to był wrzesień wtedy, to było zaraz po tym UTMB, bo UTMB to jest bieg, który już jest tam od kilkunastu lat, więc tam jakby to miasto żyje cały czas tym biegiem, nawet parę dni już po tym biegu. No i wtedy właśnie jakoś tak była taka sytuacja, że nas zaczepiła jakaś osoba, która się zajmuje organizacją tych wszystkich biegów i tak dalej. Wręcz dała nam tam parę ulotek, jakichś informacji, trochę z nimi porozmawialiśmy i wtedy między innymi właśnie ulotki o takich długich biegach. Ja się wtedy też, tak jako że wtedy w ogóle nie miałem jeszcze do czynienia z takim długim bieganiem, bieganie jakie znałem, to takie bieganie jeszcze w podstawówce, tam powiedzmy na 3-5 km, które już były długimi wybieganiami. No a tam wtedy tak popatrzyłem na te maratony piasków, gdzie ludzie biegają tam jakieś potężne dystanse, gdzieś jakieś w Stanach, w górskie takie biegi. I wtedy też właśnie wtedy jeszcze jakby nie za bardzo jakby siebie tam w tym widziałem, ale już jakby, no jednak w życiu tak trochę jest, że to są takie małe rzeczy, które gdzieś kiedyś się wydarzają i potem dopiero za ileś lat wiemy, jakby dlaczego to akurat w danym momencie się złożyło, że akurat ja tam wtedy byłem, ten facet tam był, ja widziałem tą ulotkę, tak. Nie wiedziałem wtedy jeszcze tak. Dlaczego, ale teraz już wiem, że jakby też znalazłem tam dla siebie jakieś miejsce i rzeczywiście te dwie rzeczy pewnie z czasem ewoluowały w taką własną koncepcję spróbowania czegoś innego i poruszania się w tych górach trochę szybciej, może potem sprawdzenia się na tle jakby innych ludzi, na tle jakby ludzi, którzy mają podobny pomysł na bieganie, na sport, na góry, bo to są jakby wszystkie rzeczy, które się razem ze sobą łączą. I już wszystko wyszło, wiem, że lubisz chodzić, biegać po górach, ale tak. Ten bieg to był bieg charytatywny. Co to było? No przy okazji tego biegu zorganizowaliśmy tutaj jeszcze z paroma osobami akcję taką charytatywną, zbiórki pieniędzy dla Lenki, takiej dziewczynki z Lubawki, która tam się boryka z wieloma swoimi problemami.
I no to wiadomo, w takim miejscu jak tutaj okolice Lubawka, Bukówka, generalnie no nie jest łatwo jakieś tam pieniążki dużą, zdobyć no, w sumie. Jakby wiadomo, że jakby w dużych miastach, gdzie tych organizacji jest trochę więcej, gdzie ma się trochę pewnie łatwiejszy dostęp do nie tylko pieniędzy, ale też jakby takich wspierających takie akcje ludzi, to pewnie to jest trochę łatwiej zorganizować. No, więc jakby biorąc przykład z akcji, które widziałem gdzieś tam na świecie, gdzieś tam w Warszawie, postanowiłem zrobić też taką akcję tutaj, zamiast wspierać jakieś akcje, których... Znaczy oczywiście wiadomo, że każda akcja jest potrzebna, każda akcja, w każdej akcji przyświeca jakiś duży cel. Natomiast pewnie jakby trochę lepiej czuję się pomagając komuś, kogo znam i kto jest obok mnie, niż tam jakby przypadkowej fundacji, oczywiście nie umieszając żadnemu celowi. Więc jakby połączyłem ten bieg. Oczywiście do akcji zaprosiłem wszystkich jakby znajomych, też z jakby swoich znajomych ze szkoły, z pracy, wszystkich jakby znajomych, więc... Poważnie do tego podeszliście, macie tak. Koordynatora projektu nawet. Wspieraliśmy się tutaj takim portalem siepomaga.pl. To uważam, że jest świetna strona, bo ja generalnie też wcześniej widziałem strony zagraniczne, które się takimi akcjami zajmują i one oczywiście w zagranicą dosyć popularne tam. Generalnie ludzie trochę myślę, że bardziej są przyzwyczajeni do akcji charytatywnych i jakby na wiele celów. Często jest tak, że ludzie, nie wiem, organizują kolację w domu, a przy okazji robią zbiórkę pieniędzy na jakiś dom dziecka, który jest obok, że ludzie robią imprezę, ale przy okazji zbierają pieniądze na książki do szkoły dla biednych dzieci. Także tych akcji za granicą jest dosyć sporo i ludzie są przyzwyczajeni do tego, że te akcje są, że robicie dobrą robotę. Tak, że można zrobić dobrą robotę. I szczególnie teraz, kiedy jest taki okres jednak dosyć dużego zainteresowania sportem, ludzie chcą być zdrowsi, chcą dłużej żyć, chcą jakby jak najdłużej cieszyć się tym, co osiągnęli przez całe życie, więc jakby zainteresowanie bieganiem, jazdą na rowerze czy wszelkimi innymi sportami mocno wzrosło, a przy okazji wzrosła też możliwość jakby zachęcenia ludzi, żeby wspierając sportowców, wspierali też tego typu akcje i to dosyć mocno się spopularyzowało w ostatnich latach i teraz uważam, że taki bardzo, bardzo ciekawy sposób, bo wspierając taką akcję, czy wspierając sportowca, któremu kibicujemy, jesteśmy jakby dużo bardziej zaangażowani w ten sam sport. Ja biegnąc akurat ten bieg, miałem jakby bardzo dużą grupę znajomych, rodzin i tak dalej, która na bieżąco mnie śledziła, która na bieżąco oglądała, jak ja sobie tam, jak sobie radzę. I to też z jednej strony mnie dosyć mocno motywuje. Dopingowało. Z drugiej strony jakby to też przez to, że ludzie się właśnie angażują, oprócz tego, że angażują się oczywiście emocjonalnie, to jeszcze ludzie, którzy jakby wspierają finansowo przy okazji taką akcję, to też są bardziej zainteresowani oglądaniem tego sportu i wspieraniem swojego zawodnika. To jest, można byłoby porównać, myślę, że do kibicowania na przykład drużynie, na której kupi się bilet na mecz i pójdzie się na stadion. Jednak człowiek jest wtedy dużo bardziej zaangażowany niż na przykład siedząc w domu, tam, nie wiem, pijąc sobie kawę i przy okazji gdzieś tam leci mecz w telewizji, tak? Więc ludzie, którzy jakby sami się w to zaangażują, czy to jest właśnie finansowo, czy to jest właśnie w jakiś tam sposób wspierając tą osobę, no to oczywiście dużo bardziej potem są zaangażowani też w kibicowanie. No i to tak jakby myślę działa z dwóch stron i w tym przypadku to bardzo fajnie zagrało. Myślę, że efekty są no, na jakie są efekty? Tak, dokładnie wróciłeś przed wywiadem, tam byłeś w Lubawce i jak tam? Tak, byłem teraz właśnie odwiedzić akurat Lenkę z jej rodzicami, z siostrami, bo ma jeszcze dwie siostry. No, jakby... Jakaś suma? Może już jest jakiś zarys tej sumy? Tak, to znaczy jakby ja ten cel, który określiłem bo zakładając jakąś akcję, trzeba wyznaczyć jakiś cel. Ja tak go określiłem trochę na wyrost, zakładając, że może to jest trochę za duży, może się nie uda, ale też wiem, że może to na przykład rozciągnę gdzieś w czasie, może na jakieś inne akcje, a udało się ten cel osiągnąć. Ja go określiłem na 10 tysięcy
I ten cel został osiągnięty podczas tego biegu. Ostatnie osoby pomagające właśnie w momencie, w którym ja już startowałem i biegłem, jakby domknęły tą sumę. Także no to pokazuje, że no można jednak zachęcić tych ludzi, można jednak jakąś akcję zrobić, no tylko, że wszędzie potrzebne są chęci, wszędzie potrzebna jest jednak trochę swojej, takiej mobilizacji, swojej. Trochę takiego proaktywnego wyjścia, a nie czekania na to, że może ktoś za nas coś zorganizuje, może ktoś coś zrobi, a jakby... Już masz jakiś pomysł nowy, coś? No... A sportowy? Sportowy jakiś taki. Znaczy ja generalnie jestem w ogóle miłośnikiem nowych sportów różnych. W zeszłym roku po wielu latach niejeżdżenia na latach, bo generalnie jeździłem przez większość ostatnich lat cały czas na desce snowboardowej, na nowo jakby odkryłem narty i jeszcze jakby udało mi się poznać parę osób, które jakby zachęciły mnie bardzo do nowego sportu, który pokochałem od razu, to jest ski alpinizm. I no bo jest to sport, który jakby łączy wszystko to, co jakby najbardziej mi się podoba w sporcie, czyli wysokie góry, wspinanie, zjeżdżanie, bieg, wszystko na lekko i wszystko w wysokich górach, w puchu, w takiej przepięknej scenerii. No i to jest coś, co mnie po prostu zachęciło od razu z miejsca, po prostu pierwszy raz jak założyłem narty skiturowe i coś tam delikatnie w Tatrach zrobiłem parę kroków, to mówię, o tak, to jest sport dla mnie. Słuchaj, ja tak jeszcze przerwę tą rozmowę. Mieszkasz w Bukówce i mieszkasz w Warszawie, też tam pracujesz. Tak. Czym się zajmujesz? No ja generalnie też jakby nie, ani ciężko powiedzieć, że jestem jakby sportowcem, bo jakby wielu osób jakby, znaczy może nie wiele, ale generalnie jakby oprócz tego, że uprawiam sport i dosyć sporo czasu poświęcam na treningi, no bo jednak 168 km, żeby zrobić ciągiem, no to ciężko jest tak zrobić z marszu. A oprócz tego chodzę do pracy, tak rano wstaję o godzinie 7, o 8 wychodzę, prasuję koszulę, wychodzę z domu i wracam o 18, tak? Także też jakby jestem, jakby większą część tygodnia, jak każdy inny, spędzam w pracy. Czym się zajmuję? Pracuję w banku, jestem traderem, czyli jakby zajmuję się handlem obligacjami przede wszystkim. I przyjeżdżam do Bukówki, odpocząć tak. Troszkę, zrelaksować i przyjeżdżam się. Zawsze jakby tutaj, znaczy tu się oczywiście wychowałem, tak samo jak moje rodzeństwo, urodziliśmy się w Mysłowicach na Górnym Śląsku. Przeprowadziliśmy się tutaj, jak ja miałem 4 lata. No ale jakby nigdy jednak jakoś tak nie traktowałem Mysłowic jako mój dom, tylko tutaj zawsze Bukówka. Jest to też takie miejsce, do którego po prostu chcę się wracać. Więc jakby, no niestety ta Warszawa jest też trochę jednak oddalona, więc no nie, to nie jest tak, że sobie wejdę w samochód i jestem za godzinę w domu. O tym bieganiu to ja z twoją mamą troszkę tu rozmawiałem. Tam, można powiedzieć, pół świata było. No tak, zdecydowanie to jest narodowości to różne. Jest taki bieg, na który przyjeżdża, no tam startuje 2,5 tysiąca ludzi, więc przyjeżdżają ludzie rzeczywiście z całego świata. No i to jakby jest, no dla wielu biegaczy, no to jest taki życiowy cel, bo pojechać, zobaczyć, wystartować, zobaczyć tą atmosferę, przebiec ten dystans, no bo też taki dystans, no to nie jest coś, co możemy sobie, nie wiem, potrenować sobie, przebiegnę sobie jutro 168 km, zobaczę, może kiedyś sobie w tym wystartuję, tylko to jest, dla wielu ludzi to jest jakby takie wydarzenie życia, przyjeżdżają całe rodziny, przyjeżdżają znajomi, jest tak jakby to cała atmosfera i to jest taka rzeczywiście, no bardzo, bardzo fajne przeżycie dla wszystkich, nie tylko dla startujących, tylko też dla kibiców i też dla tych rodzin, które tam są. Michał, życzę Ci, aby te wszystkie marzenia, które sobie założyłeś, to by się spełniły i dziękuję za rozmowę. Dzięki.